Witam Was serdecznie na kolejnej lekcji geografii. Będziemy sobie dzisiaj kontynuować poprzedni temat, czyli krajobraz Pustyni Gorącej i Pustyni Lodowej. Pustynię Gorącą już sobie omówiliśmy, dzisiaj będziemy się zajmować Pustynią Lodową. Celem dzisiejszej lekcji będzie poznanie krajobrazu, fauny, flory oraz życia mieszkańców tej Pustyni Lodowej. Zapraszam. Pustynie lodowe leżą w strefie klimatów okołobiegunowych. Ta strefa krajobrazowa obejmuje Antarktydę oraz Arktykę. Na pustyniach lodowych przez prawie cały rok utrzymuje się ujemna temperatura powietrza i wieje bardzo silny wiatr. Przeanalizujemy sobie teraz klimatogram, który przedstawia nam wykres średnich temperatur oraz opadów właśnie w tej strefie. Spójrzmy, jak wygląda zapis temperatur. Minus 29 stopni to będzie najcieplejszy miesiąc, czyli w styczniu będziemy mieli minus 29 stopni. Natomiast najniższa temperatura to około minus 61. Opady nie występują. Jeśli one występują w niektórych miesiącach, to są bardzo niewielkie i oczywiście są to opady tylko i wyłącznie śniegu. Przeanalizujemy sobie teraz jeszcze jeden klimatogram, który dotyczy stacji Nord i tutaj możemy już zobaczyć, że mamy nawet dodatnie temperatury, tak? Czyli w lipcu będziemy mieli około 3 stopni, natomiast najniższa temperatura to około minus 31, minus 32 stopnie. Opady również są tutaj niewielkie przez cały rok. Kolejny rysunek przedstawia nam Antarktydę. I tutaj mamy pokazane miejsce, gdzie mamy zanotowaną najniższą temperaturę, która wystąpiła na kuli ziemskiej. Jest to rosyjska stacja Wostok i ta najniższa temperatura to minus 89,2 stopnia. Jakie będą cechy klimatu pustyni lodowych? Widzieliśmy już na wykresach, że mamy ujemną temperaturę prawie przez cały rok. Będą bardzo niskie opady, jeżeli one będą występować, to wyłącznie w postaci śniegu i będą tam również silne wiatry. W klimacie tym występuje dzień i noc polarna. Na biegunach dzień i noc polarna mogą trwać nawet pół roku. Dokładnie 21 marca na biegunie północnym rozpoczyna się dzień polarny i trwa on aż do 23 września. Na biegunie południowym, dokładnie w tym samym czasie, rozpoczyna się noc polarna i również trwa ona pół roku. Największe lądy, czyli Antarktyda i Wyspa Grenlandia, niemal w całości pokrywa lądolód. Jest to gruba na kilka kilometrów pokrywa lodowa, która utworzyła się dlatego, że na tych obszarach więcej śniegu padało niż się topiło. Lód pokrywa także niektóre mniejsze wyspy Arktyki. Na takim podłożu nie występują żadne rośliny. Potrafią one przetrwać jedynie na wolnych od lodu wybrzeżach. Przedstawicielami jedynych roślin występujących w tej strefie są mchy, porosty, koloban antarktyczny i śmiałek antarktyczny. Na obszarach podbiegunowych żyją głównie zwierzęta zamieszkujące wody oceanów. I tutaj mamy przykłady kryla, który jest cennym źródłem białka, foka, albatrosy, rybitwy.
morsy oraz pingwiny. Charakterystycznym ssakiem Arktyki jest niedźwiedź polarny, który żyje w wodzie, na lodzie i na lądzie. Pustynie lodowe to tereny niemal bezludne. Na Antarktydzie znajdują się jedynie stacje badawcze, w których czasowo przebywają naukowcy. W Arktyce ludzie mieszkają tylko na obszarach niepokrytych lodem. Czyli tereny zamieszkałe to będą tylko obrzeża Grenlandii oraz wyspy archipelagu Svalbard. Nuuk jest stolicą Grenlandii. Ten monotonny krajobraz urozmaicony jest pięknymi kolorowymi domkami. Równie piękne i kolorowe domy znajdują się również w małych wioskach. Mamy tutaj przykład takiej wioski na wschodnim wybrzeżu Grenlandii. Spróbujcie teraz przeczytać jej nazwę. Najważniejsze informacje dotyczące pustyń lodowych już sobie omówiliśmy. Spróbujemy sobie teraz podsumować zarówno pustynie gorące oraz pustynie lodowe. Jakie będziemy mieli podobieństwa, a jakie będą różnice? Jeśli chodzi o podobieństwa, to przede wszystkim będą niewielkie opady i silny wiatr. Będziemy mieli również tutaj bardzo skąpą roślinność, czyli większość terenu pozbawiona będzie szaty roślinnej. A jakie będą różnice? Podstawową różnicą będą temperatury. Wysokie będą w pustyniach gorących, natomiast niskie w pustyniach lodowych. Inny również będzie świat roślin i zwierząt. Inne również będą przystosowania się tych zwierząt, tak? Jedne zwierzątka będą musiały się przystosować do suszy, natomiast drugie zwierzątka oraz rośliny będą musiały się przystosować do niskiej temperatury. Podczas analizy klimatogramów poprosiłam Was, żebyście spróbowali obliczyć amplitudę temperatur. Amplituda temperatur w pustyni gorącej wynosi 15 stopni Celsjusza, natomiast w pustyni lodowej 32 stopnie Celsjusza. Na poprzedniej lekcji zrobiliśmy sobie już tabelkę w zeszycie, w której zapisaliśmy cechy klimatu pustyń gorących, natomiast dzisiaj uzupełnijcie sobie cechy klimatu pustyni lodowej. Jeśli ktoś ma jakieś pytania lub sugestie do prowadzonych lekcji, to napiszcie mi w wiadomościach Librus. Do usłyszenia za tydzień.